przyszykujemy sieć, nabieramy, tak zwane jest nabieranie sieci, przyszykowanie do puszczania. Bo tu woda nie jest stojąca, lecz płynie. No. Nie czeka na nas. My musimy puścić od danego punktu do, od jakiegoś drzewa. Nie tylko te drzewa, co rosną, ale leżą w wodzie i ich nie widać. Jest tylko taka zwarka, jak tu. Tam jest taka zwara. Tu jest akurat barka utopiona. Aha. Ale są całe dęby drzewa położone w gruncie. Tego nie widać. Tu są nowoczesne sieci, bo jest ołów w linkach. I tu pływaków nie ma też. No ja to już łowię 41 lat. Najpierw pomocnikiem rybackim. Od wielu lat. Ponad 30 rybaków. No jak coś się nie powiedzie, jak zawadzimy, to nóż trzeba rżnąć. Bo na wodach stojących to można sieć mieć 20 lat, a tu można i rok łowić, czy dwa, a można za pierwszym razem ją porżnąć. Jeśli się porżnie, to już się oko, oczy nie złoży tak dokładnie i oczy będą się zamykać, ryba dochodzi i odbija, bo woda jest czysta. To jest technika, ta jest bardziej na lato, bo jest jeszcze siatka przekładamy ciężka. Się. Przekładamy się z drugiej strony. Oj. Dobra? Super. Zapraka to kula. Kula. No bujaj się tam, panie kolego. Na dole coś złapało. Dobra, proszę wrócić. Kula. Tak? No ile tam jakieś? Ile coś, no. Listek czy papiczek. Już tam. Dobra, dobra, końcówkę wiążemy. Aha, oni cały czas płyną? A, nie, za chwilę będą słowa. Aha. Bo my próbujemy, jak jest kontra, jak krócej. Tak musimy cyklować, żeby tam pod tym piachem płynąć. Tam jest taki cichacz i tam rybka stoi. Bo jest wiatr północno-wschodni, najbardziej nierybny, nielubiany przez rybaków. Wiatr wschodni, rybak głodny. Takie jest powiedzenie. Dobrze. Ja trzymam za linkę i sprawdzam, czy przypadkiem coś nie zaczepiło się, albo czy nie ma jakiejś ryby. I wtedy ryba, ta linka drży. Drży kiedy? Kiedy jest konar, czy kiedy nie, ryba? Kiedy coś się złapało, większego. Aha. Na przykład. No a jak złapało niestety drzewo, to tempo. Tempo dotrzyma. Jak jest duży sum, to on potrafi sieć. Wyjść siecią, przewrócić się tym białym brzuchem, które jest wytarte do czerwoności, bo on po tych kamieniach szoruje, po tych piaskach. Przewali się tak jak łoda, tak leniwie. Nie tak jakby koń wpadł, tylko przewali się ogonem, jeszcze przyklepie, łup, łeb pokaże. I jak mało sieci nabierze na łeb, to porwie i pójdzie. No i na co poza tym, no, że mamy, widzimy jakby koniec sieci napław. To jedynie słyszymy, jak ryby wchodzą, to chlapią.
No i można się zorientować czasami, czy dużo będzie, czy mało. Bo jak w ogóle nie chlapie, to w ogóle prawie nie będzie ryby. Chyba, że to jest... No w nocy nie widzi. Ryba siedzi. No jak tu rozmawiam, a tam patrzę, tam jest kant. Pod ten kant musimy, tak cyrkluje, żeby łodzią płynąć przy piachu, na kancie, a łódź, a sieć, żeby popłynęła pod kant, żeby zgarnęła. Cały szczyt polega na tym, żeby te nocą właściwie trafić i nie wpakować się na piasek, bo później ciężko wyjechać, albo sieć stanie na piasku i wtedy wszystkie ryby uciekną. Także trzeba bardzo uważać, szczególnie nocą. Wpłynęliśmy i też tak, ale w nocy, ciemno. Jeszcze tam jakiś pies tak szczekał. I ten pomocnik, kawał chłopak był. Sławek miał na imię. Ale taki był bojący. Ja go zerknę, bo ja byłem tu przy wiosłach. Jeden taki z Sochaczewa, Kaziu był, siedział tu. I mówi, trzymał tak jak Adam. Opusty, ale mówi tak, nie, coś tak ciężko idzie. Ja mówię, no dobra, to dobrze, niech idzie. Bije coś? Nie, nic nie czuję. Nie zbieraj. Zbieramy się, zbieramy. On zbiera, a ja najeżdżam mu. Ale ty, mówi, jakiś idzie dębak chyba, bo tak ciężko idzie. I sieć wychodziła, nie ze skosa, tylko tak prawie pionowo. I ja patrzę, a widzę to brzuszysko, zauważyłem tego suma. I mówię, sum. A sum to jak się nażre, to on tak, czy śpi, czy coś, tak nieraz nie jest taki aktywny. I on wciągnął tego suma, łódź tam ma 150 szerokości. Tego suma wciągnął, łeb po drugiej stronie, tu brzucho się wpadło już do łodzi, a tu jeszcze z 1,5 metra z drugiej strony ogona. I ten sum wisi tak. Ja mówię, bo trzeba wtedy sieć na niego ten położyć i rzucić się. I on ten raz, drugi, trzeci rzuci się i osłabnie. I on też, Kazik, doleciał tam do tego suma, ja wstałem i oni tak tego suma przycisnęli i on wtedy się obudził. Wyprostował się, to pomocnik frunął na Kazika i we dwóch na mnie, a ja do góry nogami i tu we trzech leżymy w czubku. Ale, a widzę on jak łódź długi. I jeszcze tylko przewalił się, porwał się, żeby go przycisnęli, to by był. Woleń.